Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Na początku swojej publicznej działalności Jezus udaje się również do swojej rodzinnej miejscowości Nazaretu. Mieszkańcy jednak nie przyjmują go. Paradoksalnie ci, którzy powinni znać go najlepiej, przecież Jezus żył pośród nich przez 30 lat, nie znają go wcale, lub co gorsza, mają własne wyobrażenie o nim i wolą trwać przy swoich utartych schematach. Boże działanie jest zaskakujące i nieprzewidywalne. Nazarejczycy nie mogli się przygotować na Boży plan, który przewidywał, że to właśnie w tym miasteczku u boku Józefa będzie dorastał i wychowywał się Mesjasz, Syn Boga. Tak trudno nieraz i nam uwierzyć w Boży plan. Wolimy tkwić we własnych planach i wyobrażeniach, i za wszelką cenę bronimy się przed realizacją Bożych zamiarów. Wiara jest łaską, ale łaskę tę trzeba wpierw przyjąć. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili Jezusa, chcieli Go nawet zabić. A czy ja przyjmuję Jezusa z całym bogactwem nauki, którą głosi? Czy i we mnie tak czasem się coś nie buntuje, jak słucham wymagań Ewangelii? Czy aby na pewno nie ma we mnie czegoś z myślenia i postępowania Nazarejczyków?